Witaj na kanale Świadomej TV. Zapraszamy do oglądania zamieszczanych przez nas filmów. Jeżeli Ci się spodobają, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz dać łapki w górę pod filmem. Świadoma TV. Telewizja ludzi chcących żyć świadomie. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Arkadia. Jestem wróżką, tarocistką. Mam przyjemność dzisiaj przedstawić Państwu prognozę wróżby na ten najbliższy 2017 rok. We wróżbie skupię uwagę na takich podstawowych aspektach naszego życia. Podstawowy taki aspekt pierwszy to jest dla niektórych najważniejszy, czyli miłość, emocje, uczucia. Drugi praca, finanse oraz trzeci zdrowie. Wróżba będzie przygotowana dla poszczególnych znaków zodiaku. Pierwszy znak, baran. Rok 2017 dla barana. Pod względem uczuć, emocji, mam wrażenie, że tych emocji w tym najbliższym roku dla Was będzie bardzo dużo. Tutaj trzeba swój zdrowy rozsądek przede wszystkim nim się posługiwać, jak najmniej wdawać się w takie emocjonalne dysputy, dlatego też, że możecie czuć przytłoczenie takie, że wszystko troszeczkę, czy wszyscy, czy najbliższa osoba próbuje Was wykorzystywać. Także tutaj emocje jak najbardziej trzeba próbować uspokajać. W związkach dla barana właśnie mogą pojawiać się takie drobne jakieś kłótnie, drobne nieporozumienia, ale tylko właśnie dlatego, że te emocje gdzieś wezmą górę. Rok 2017 dla barana pod względem zawodowym, finansowym. Tutaj wiele fajnych okazji może Wam się przydarzyć. Możecie odnieść wrażenie, że po prostu coś niemożliwego, które wcześniej by się wydawało, a pojawi się właśnie tutaj w sytuacji zawodowej, finansowej. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj dolegliwości przede wszystkim pod względem emocjonalnym właśnie, czyli te nerwy, które mogą gdzieś osadzać się na ciele fizycznym i takie jakieś drobne dolegliwości pod tym względem mogą Wam dokuczać. Rok 2017 dla byków. Pod względem uczuć, byki, które są w stałych związkach, przede wszystkim w tym roku powinny spróbować trochę odnaleźć się w nich, próbować więcej rozmów, próbować szukać porozumienia. Wtedy dużo spokojniej ten rok dla nich będzie się przedstawiał. Byki, które szukają swojej tej tak zwanej drugiej połówki, ten rok mam wrażenie, że ma szansę pojawić się takie nowe osoby, ale jednak przede wszystkim byki powinny tutaj troszeczkę postawić na siebie, na swoją samoocenę, tak aby nie wchodzić w związki, które nie będą dla nich korzystne. Rok 2017 dla byków pod względem zawodowo-finansowym. Mam wrażenie, że problem będzie w samych tym osobach, w samych bykach, bo tak naprawdę tutaj sytuacja powinna przedstawiać się dosyć korzystnie. Osoby, które poszukują pracy, niech zastanowią się, czego tak naprawdę chcą, w jakim kierunku szukają tej swojej drogi zawodowej, wtedy dużo łatwiej będzie im się określić. Rok 2017 dla byków pod względem zdrowotnym. Byki powinny zwrócić uwagę na
wodę w swoim organizmie, czyli tutaj drogi moczowe mogą przysparzać problemów nerki, czyli te organy, jak gdyby tutaj karty pokazują, że mogą być osłabione. Prognoza dla bliźniąt na 2017 rok. Bliźnięta w swoich związkach mogą odczuwać takie trochę przeciążenie obowiązkami, przytłoczenie całą tą sytuacją swoją, więc tutaj dobrze by były, żeby bliźnięta zrobiły troszkę krok do tyłu, poszukały takiego miejsca dla siebie po to, żeby odpocząć, po to, żeby zobaczyć na chłodno tą całą sytuację i podjąć dla siebie najkorzystniejsze decyzje, tak aby nie tkwić w czymś, co tak naprawdę nie jest dla nich korzystne. Jeżeli chodzi o sytuację zawodową dla bliźniąt, rok, ja bym powiedziała rok sukcesów, rok nowych okazji, rok, w którym będą bliźnięta mogły się wykazać. I tutaj w zależności od kreatywności poszczególnych osób z tego znaku, mam wrażenie, że wiele, naprawdę wiele fajnych okazji, możliwości może pojawić się w waszym życiu. Jeżeli chodzi tutaj o zdrowie, generalnie bliźnięta powinny zwrócić uwagę na wszelakie alergie, czyli tutaj zobaczyć, czego tak naprawdę ich organizm nie toleruje, ale i tak ogólnie, czego oni sami nie tolerują i jak gdyby wyeliminować ze swego życia po prostu takie alergeny. Wróżba dla raków na 2017 rok. rok dla raków w związkach, w uczuciach. Niestety tutaj niektóre z tych osób będą szukały nowej drogi. Może to być koniec związku, może to być podjęcie decyzji właśnie, że jest mi źle i tutaj czas wyruszyć w drogę, czas jakby nowe, to swoje nowe życie na nowo zacząć budować. Raki, które nie są w związkach, mam wrażenie, że tutaj mogą pojawić się nowe osoby gdzieś z daleka. Raczej bym powiedziała, że ewentualnie to mogą być takie przygodne znajomości, ale osoby, które gdzieś tam będą się po prostu przewijać, wyjeżdżać, przyjeżdżać, trudno tu będzie o taki jakby coś stałego. Pod względem zawodowych dla raków, rok 2017 rok, wszystko zależy tak naprawdę od Was, od Waszej siły, od Waszej determinacji, od tego, ile w sobie znajdziecie siły, mocy, chęci do działania. Nic nie dzieje się w naszym życiu samo i to, ile my wypracujemy, tyle po prostu będziemy mieli. Także tutaj nie ma co oglądać na innych, że w jakiś sposób nam pomogą czy wesprą. Przede wszystkim w Was jest moc i Wy świetnie sobie z tym wszystkim poradzicie. Pod względem zdrowotnym raki powinny tutaj zwrócić uwagę na dietę, na to, co jedzą, co im nie służy i wyeliminować właśnie rzeczy, które im nie służą, tak aby dolegliwości tutaj w obrębie brzucha, przewodu pokarmowego nie pojawiały się. Wróżba dla lwa na 2017 rok. Pod względem uczuć, emocji dla lwów, tutaj mam wrażenie, że będziecie wychodzić ze swojej z takiej skorupy, jaką sami sobie założyliście, tak, z takiego ochronnego pancerza. Wiele osób spod tego znaku ma szansę właśnie
wyjść, ma szansę na nowe znajomości, ale pod warunkiem tak naprawdę, że dadzą sobie na to pozwolenie. Niestety osoby, które są w związkach, tutaj mogą odczuwać troszkę takie osamotnienie, mogą odczuwać, że pozostawieni są sami sobie, także generalnie dobrze by było, aby spróbować nawiązać więcej znajomości, nowych znajomości, właśnie żeby nie czuć się troszkę tak wyizolowany. Jeżeli tutaj 2017 rok pod względem finansów dla Lwów, tutaj musicie przede wszystkim uważać na swoje wydatki, czyli tutaj dysponować tym, co się posiada, po to, żeby mieć to bezpieczeństwo finansowe. Jeżeli zaczniecie troszeczkę szaleć, a tutaj karty właśnie podpowiadają, że może gdzieś was ponosić taka fantazja, niestety będą tutaj jakieś kłopoty wam doskwierać finansowe. Pod względem zdrowotnych dla Lwów ten rok, tutaj nie sądzę, aby jakieś większe problemy wam doskwierały, aczkolwiek tutaj dobrze by było zwrócić uwagę przede wszystkim na swoje myśli, dlatego że nasza myśl jest energią i nasza myśl tworzy jakby pewne rzeczy. Pod względem zdrowotnym Lwy przede wszystkim powinny uważać na swoje myśli. Negatywne myślenie jak gdyby może przerzucać się na wasze po prostu złe samopoczucie, czyli takie jakieś dołki emocjonalne, jakieś kryzysy, ale tylko właśnie, że pozwolicie sobie na taki pesymizm w swoim życiu. Wróżba dla znaku Panna na 2017 rok. Osoby spod tego znaku przede wszystkim powinny troszkę więcej myśleć, zanim cokolwiek powiedzą, ugryźć się wcześniej w język. Dlaczego? Dlatego, że tutaj karty pokazują, że wiele nieporozumień może ten rok przynieść, właśnie dlatego, że zbyt szybko powie się coś, czego potem niestety nie da się odwołać. Także tutaj, jeżeli chcecie w swoich związkach, aby było lepiej, by był spokój, zastanówcie się dwa razy, zanim cokolwiek powiecie takiego, czego nie da się potem tego odwołać. Jeżeli chodzi o finanse, ten rok dla panien będzie bardzo dobrym rokiem. Tutaj mogą być podwyżki, może być awans. Dla osób poszukujących pracy może to być właśnie takie znalezienie wymarzonej pracy. Także zawodowo, finansowo bardzo fajnie rok się przedstawia. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj panny nie powinny narzekać na jakieś większe dolegliwości. Osoby, które zmagają się już z jakimiś poważnymi chorobami, ten rok może przynieść szybkie uzdrowienie, szybką poprawę. Wróżba teraz dla wagi na 2017 rok. Niektóre wagi będące w związkach, które nie dają im satysfakcji, podejmą decyzję o staniu, o znalezieniu swojej nowej drogi. Także ten rok może dla nich być takim rokiem dosyć trudnym emocjonalnie. Osoby, które poszukują partnera, mam wrażenie, że tutaj przede wszystkim zaczną poszukiwać siebie, czy odnajdą siebie, swoje potrzeby, to, czego naprawdę chcą, czyli taki rok, w którym przewartościują pewne rzeczy w swoim życiu uczuciowym. Praca, finanse na ten przyszły rok dla wag. Troszeczkę przeszkód tutaj karty pokazują. Niemniej jednak, jeżeli pojawia się na waszej drodze jakaś przeszkoda, pamiętajcie, że zawsze można znaleźć inne rozwiązanie, czyli wszystko zależy od waszej kreatywności. Szukajcie nowych rozwiązań, nowych pomysłów, wtedy te przeszkody, które się pojawią, nie będą miały istotnego znaczenia dla was. Zdrowie na przyszły rok dla wag.
przede wszystkim odporność tutaj będzie istotna dla Was. Zadbajcie o siebie. Tutaj dobrze by było zwrócić uwagę właśnie na swój organizm, co mogę zrobić, co można zrobić, aby czuć się lepiej. Może jakiś sport, może więcej odpoczynku. Przyszły rok dla Skorpiona. Skorpiony, które szukają swojej miłości, ten rok może przynieść właśnie taką miłość. Fajne zauroczenia, fajne sytuacje, bardzo romantyczne. Także tutaj należy być pełnym nadziei i otwartym właśnie na nowe związki. Rok 2017 dla Skorpiona w sytuacji zawodowej czy finansowej myślę, że nie przyniesie wiele istotnych rzeczy nowych. Przede wszystkim rok stabilności, rok bezpieczeństwa, rok spokoju. Także tutaj osoby, które mają tą bezpieczną sytuację finansową, ten przyszły rok taki będzie. Natomiast dla osób, które szukają dopiero pracy, chcą znaleźć, tutaj przede wszystkim powinny liczyć tylko na siebie, na swoje możliwości. Czyli tutaj zastanówcie się, czego chcecie, w którym kierunku chcecie iść i po prostu przejdźcie do działania i nie zrzucajcie odpowiedzialności po prostu na inne osoby. Zdrowotnie 2017 rok dla Skorpiona. Zbyt dużo emocji, które mogą przekładać się na jakieś dolegliwości w ciele fizycznym. Także tutaj należałoby szukać po prostu spokoju. Rok 2017 dla Strzelca. Strzelce pod względem emocji, uczuć, związki. Pamiętajcie, że to, czego się boicie, prędzej czy później przyciągajcie do swojego życia. Także tutaj należy wyrzucić z siebie wszelkie lęki, wszelkie obawy o swój związek, o to, czy znajdę miłość, czy to miłość, która jest w moim życiu, czy będzie. Nastawcie się na to, że jest dobrze, że będzie coraz lepiej, czyli tutaj więcej pozytywnego myślenia i po prostu mniej lęków. Strzelce, ten 2017 rok będą miały okazję podnieść swoje kwalifikacje. Jeżeli potrzebujecie tego, jeżeli takie pomysły gdzieś się pojawią, warto z niej skorzystać, dlatego że przełożą się one po prostu wprost na wasze możliwości zawodowo-finansowe. Sytuacja zdrowotna dla Strzelca. Nie widzę tutaj, aby jakieś większe dolegliwości miały Wam dokuczać. Tutaj przede wszystkim trzeba uważać na pierwsze symptomy, nie przeoczyć ich. Wtedy nie będą one miały przełożenia na po prostu na poważniejsze problemy zdrowotne. Rok 2017 dla Koziorożca. Niektóre osoby spod tego znaku naprawdę będą miały dosyć pewnej sytuacji w swoich związkach, więc pojawią się pomysły na odejście. Ale pamiętajcie, że jest takie powiedzenie, że gorzej już być nie może. Skoro nie może być gorzej, to po prostu będzie lepiej. Sytuacje konfliktowe, trudne sytuacje w waszym życiu, one po prostu odchodzą i pojawiają się nowe. Także więcej optymizmu, więcej radości, więcej otwartości i nie przejmować się przeszłością, nie przejmować się, co było. Z nową nadzieją, z nową wiarą po prostu wejdźcie w ten nowy rok. Jeżeli chodzi o finanse, zawód dla Koziorożca. Czasem dobrze by było posłuchać tego, co mają inni do powiedzenia. Nie próbujcie na siłę walczyć o swoje racje, dlatego że to może negatywnie dla Was się po prostu przełożyć. Zdrowotnie ten przyszły rok tutaj zapowiada się całkiem dobrze. Generalnie dobrze by było zwrócić uwagę po prostu na dietę. 2017 rok dla wodnika. Związki, emocje, uczucia dla wodników.
Tak jak to sobie wymyślicie, tak to po prostu będzie. Wszystko jest w waszych rękach i ten rok będzie wam sprzyjał, jeżeli planujecie nowe związki, jesteście otwarci na nowe związki, takie będą się pojawiać. Także generalnie rok 2017 bardzo fajnie, bardzo optymistycznie dla was tutaj w kartach się jawi. Zawodowo nowe propozycje, nowe sytuacje dla was. Tutaj osoby, które zajmują się, nie wiem, własną firmą, mogą pojawić się propozycje współpracy, propozycje spółek. Także dużo, dużo zawodowo będzie się działo bardzo pozytywnie. Dla wodników tutaj zdrowie, osoby, które zmagają się z jakąś ciężką chorobą, z problemami zdrowotnymi, ten rok będzie dla was po prostu rokiem, gdzie zdrowie bardzo szybko będzie powracało do normy. Jednak przede wszystkim osoby spod tego znaku powinny więcej uwagę zwrócić na swoje ciało, na sygnały, jakie to ciało wysyła, po to, żeby nie przeoczyć pewnych ważnych rzeczy. Wróżba na 2017 rok dla osób spod znaku ryb. Osoby spod tego znaku, ten przyszły rok przede wszystkim to będzie rok zmian dla was pod względem tutaj uczuć, emocji, zmian w samych związkach. Niektóre osoby będą przechodzić istne trzęsienie ziemi. Niemniej jednak pamiętajcie, że na gruzach tego wszystkiego można odbudować zupełnie coś lepszego. Dlatego jeżeli twój związek rozleci się, jeżeli partner, partnerka odejdzie, dobrze by było to po prostu zostawić, nie trzymać, dlatego że wtedy będą szanse na odbudowanie nowego związku, dużo, dużo lepszego. Zawodowo osoby, które poszukują pracy, bardzo szybko powinny ją znaleźć. Wystarczy więcej zaangażowania w tym kierunku, a bardzo szybko taka nowa praca pojawi się. Zawodowo ogólnie dla ryb ten rok będzie rokiem współpracy, rokiem stabilności. Osoby spod tego znaku zdrowotnie powinny przede wszystkim zwrócić uwagę na twarde rzeczy w swoim organizmie, czyli po prostu na kości. I tutaj mogą jakieś drobne dolegliwości pojawiać się. Natomiast osoby, które zaniedbały pewne rzeczy dotyczące swojego zdrowia, powinny jak najszybciej coś z tym zrobić, dlatego że niespodziewanie może to po prostu się ze zdwojoną siłą pokazać w waszym życiu i może po prostu mocno boleć. Przedstawiłam tutaj wróżbę, horoskop na 2017 rok dla znaków zodiaku. Pamiętajcie, że każdy jest inny, nawet będąc pod tego samego znaku jesteśmy inni. My sami tworzymy nasze życie, mamy wpływ na to, co dzieje się tu i teraz, a co za tym mamy wpływ na naszą przyszłość. Nie zapominajmy o tym, że to od nas to wszystko zależy. I z takim nastawieniem, pozytywnym nastawieniem, jeżeli będziemy wchodzić w ten nowy rok, mamy szansę przyciągnąć do siebie same wspaniałe rzeczy, nowych partnerów, nową pracę, dobre zdrowie, właśnie jeżeli będziemy pozytywnie do tego podchodzić, jeżeli będziemy we wszystkich naszych działaniach szukać samych pozytywnych rzeczy. I tego właśnie Państwu życzę, aby sama radość, szczęście, uśmiech, zdrowie towarzyszyło Wam każdego dnia w tym nowym roku. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Witaj na kanale Świadomej TV. Zapraszamy do oglądania zamieszczanych przez nas filmów. Jeżeli Ci się spodobają, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz dać łapki w górę pod filmem. Świadoma TV. Telewizja ludzi chcących żyć świadomie.